Cześć moi drodzy, witajcie na kanale po raz kolejny. Dzisiaj opowiem Wam o pięciu książkach i głównie będzie to literatura piękna. Jedna książka będzie o miłości i to książka, która zgłębia naturę miłości. I większość w sumie książek, o których dzisiaj opowiem, właśnie tego tematu dotyczy albo pośrednio, albo stricte. Zatem mam nadzieję, że te rekomendacje Wam się przydadzą, spodobają i mam wielką nadzieję, że po którąś z tych książek sięgniecie. Zaczniemy od powieści noblistki Toni Morrison, czyli pierwsza czarna kobieta, która otrzymała literacką nagrodę Nobla. Najbardziej niebieskie oko w przekładzie Kai Gucio, w nowym przekładzie. To jest debiut Toni Morrison i ta książka była już kiedyś wydana w Polsce, a teraz została wznowiona przez wydawnictwo poznańskie w tej pięknej szacie graficznej i cudownie się ta książka trzyma w dłoniach. To chciałem zaznaczyć na samym początku. Przeczytam wam kilka fragmentów. Ale najpierw opowiem mniej więcej, o czym ta książka opowiada. Możecie się domyślać, e, może gdzieś tam już gd słyszeliście, słyszałyście. Ta książka traktuje o rasizmie, ale w dość nietypowy sposób, bo jest opowiedziana z perspektywy dziecka i opowiada o dzieciach, o dziewczynkach, czarnych dziewczynkach, żyjących w pewnym miejscu domu, miejscowości. Rzeczy dzieje się w 1941 roku. Naszą narratorką jest Klaudia, ale. Bohaterką tej książki jest um, Pequela Breedlove, która, jak się dowiadujemy już na samym początku książki, dzieje się jej coś bardzo złego, przydarza jej się coś bardzo złego, i ta rzecz um, zostaje jej wyrządzona przez jej własnego ojca. I mamy tę świadomość na samym początku, i wiemy do czego zmierzamy w trakcie trwania tej książki. Jest to powieść bardzo trudna. Jest to książka, która dopiero po jakimś czasie we mnie wybrzmiała i którą zacząłem lepiej rozumieć, kiedy już trochę od niej odpocząłem, kiedy ją odłożyłem, kiedy gdzieś tam się uleżała w moim wnętrzu i też kiedy zacząłem do niej wracać, bo wracam do fragmentów tej książki, które sobie gdzieś tutaj zaznaczyłem. Wracam też do przedmowy Toni Morrison. Toni Morrison w przedmowie wyjaśnia, opowiada o tym, dlaczego napisała tę książkę, co nią kierowało, jakie były jej... Pobudki, trochę też samokrytycznie podchodzi do niektórych kwestii, ale znakomicie wyjaśnia to, w jaki sposób działa rasizm i co chciała dzięki tej książce nam czytelnikom, czytelniczkom pokazać, co uświadomić. Mianowicie, nie chcę mówić zbyt wiele, bo warto oczywiście samemu samej odkryć to i pojąć umysłem, ale ta książka jest o demonizacji, która następuje z zewnątrz. Ta książka pokazuje, jak na dziecko wpływa, wpływało otoczenie i jak to dziecko zaczynało samo rozumieć, że jest a złe, niepożądane, że kolor skóry tekoli jest czymś, co jest niewłaściwe. Ona w tej książce bardzo chce mieć niebieskie oczy. Ona w tej historii zmierza do tego swojego marzenia, żeby mieć niebieskie oczy. To jest wszystko, na czym jej zależy i jest to straszne, jest to rzecz okropna. Kiedy o tym się czyta, to uderza to gdzieś tam w brzuch podwójnie i ta książka łamie serca niejednokrotnie, bo jest na pierwszy rzut oka bardzo prosta, ale wybrzmiewa dopiero później, jeśli słońce tutaj nie atakuje, to wybaczcie, ale jest bardzo zmienne dzisiaj. Ta książka jest, o, napisana tak, że nie da się nie zamykać jej co chwilę, przynajmniej ja tak miałem, ja tak uważam, żeby trochę przetrawić to, co się dzieje, i dopiero potem wrócić, żeby pochłonąć to dalej. I mimo tego, że wiemy, co nastąpi, to chcemy czytać to dalej i wiedzieć więcej, i widzieć szerszy obraz tego społeczeństwa, tej społeczności, która akurat tutaj jest pokazana. Jak już powiedziałem wcześniej, a mamy tutaj. Te traumatyzacje ze względu na to, że cały czas następuje odrzucenie ze strony społeczeństwa i nasza, nasza dziewczynka, nasze dziewczynki rozumieją, że, czy uczą się tego, że są nie takie, jak powinny być. Ta książka jest wciąż aktualna, nie tylko w kontekście rasizmu, ale też no, innych różnych sytuacji. W w dzisiejszym świecie. Mówię tutaj na przykład o kwestii odrzucenia ze względu na seksualność czy pochodzenie. Można tutaj tę historię odnosić do, do wielu innych aspektów, tematów. I wow, ta książka jest niesamowita, niesamowita. Bardzo gorąco ją rekomenduję. Trudna rzecz, ale potrzebna i niezmiennie adekwatna, autentyczna potrzebna. Po prostu. Zatem Toni Morrison. Tak na sam początek. I do niej jeszcze pewnie w trakcie trwania tego filmu e, gdzieś tam okretkiem wrócimy. Chciałem wam coś przeczytać. Kiedy przystąpiłam do pisania tej powieści, interesowało mnie jednak coś innego. Nie tyle opór, czułniki w obliczu pogardy, ile konsekwencje, daleko bardziej tragiczne i przykre, jakie nas dotykają, gdy odrzucanie przyjmujemy jako rzecz zasadną i bezspornie słuszną. Właśnie tak. Najbardziej niebieskie oko pokazuje, jakie są konsekwencje działania w taki, a nie inny sposób i odrzucania jednostek ludzkich w jakikolwiek sposób. Niszczyłam białe lalki, jednak to nie ich roztwonkowywanie przejmowało największą grozą. Prawdziwie przerażająca była pokusa, by to samo zrobić z białymi, z małymi białymi dziewczynkami. Z obojętności, z jaką byłam gotowa rozprawić się z nimi siekierą, mogło mnie wytrącić jedynie pragnienie, by wcielić ten zamiar w czyn. Zgłębić to, co mi umykało, sekret ich czarodziejskiej mocy, co sprawiało, że na, nich, na ich widok ludzie mówili ach, a na mój nie. Czarne kobiety zerkały na nią kratkiem, gdy mijały je na ulicy i dotykały ich z zachłanną delikatnością. Gdy jeszcze szczypałam, ich oczy, w przeciwieństwie do spękanych, leśniących oczek lalki, mrużyły się w grymasie bólu, a ich krzyk nie przypominał skrzypienia zawiasów lodówki, bo rozbrzmiewała w nim fascynująca nuta cierpienia. Kiedy dotarło do mnie, jak odrażająca jest ta obojętna przemoc, odrażająca właśnie z powodu tej obojętności, ogarnął mnie wstyd i zaczęłam szukać przed nim ucieczki. Najlepszym azylem okazała się miłość. Tak oto dopełniła się moja przemiana od czystego sadyzmu poprzez sztuczną nienawiść do szarbierczej miłości. Przybliżyło mnie to nieco do Shelley Temple. Dużo później nauczyłam się ją wielbić, podobnie jak nauczyłam się rozkoszować czystością. Choć rozumiałam już wtedy, że ta transformacja nie oznacza postępu, a jedynie pozwala na przystosowanie. Ale jak to się robi? Znaczy, co potrzeba, żeby ktoś cię kochał? Człowiek patrzył na nich i próbował dociec z powodu ich brzydoty. Przyglądał się dokładniej, ale nie potrafił odnaleźć jej źródła. Potem uświadamiał sobie, że bierze się ona z przekonania ich własnego przekonania. Jak gdyby jakiś tajemniczy, wszechwiedzący władca wręczył każdemu z nich płaszcz przygoty, oni przyjęli go bez szemrania. Miłość nie może być inna niż ten, kto ją żywi. Nikczemnik kocha nikczemnie, gwałtownik gwałtownie, słaby kocha miłością słabą, a głupek głupią. Ale miłość człowieka wolnego nigdy nie jest bezpieczna. Taki człowiek nie ma niczego do podarowania ukochanej osobie. Tylko ten, kto kocha, cieszy się darem miłości. Patrzy wyłącznie w kłąb siebie, a pod jego spojrzeniem obiekt uczuć marnieje, niknie i zamiera. Chciałbym w jakiś sposób opowiedzieć to wszystko, co czuję względem tej książki i opowiedzieć Wam o wszystkim, co tutaj się działo, jaki ona wpływ na mnie wywiera, ale jest mi strasznie trudno ubrać to w słowa. Sam jeszcze zaczynam jakby rozumieć, co się tutaj dzieje, jak to wszystko wygląda tam, gdzieś w świecie, jak to wszystko się dzieje. Dla mnie jest to wciąż niepojęte, jest to straszne. Jest to coś, co sprawia, że mam ochotę krzyczeć, wrzeszczeć i rozwalać rzeczy na kawałki, ale nie mogę, bo przed niektórymi rzeczami w tym świecie nie da się uciec i nie wszystko da się zmienić od razu, ale zawsze można próbować i myślę, że ta książka jest jedną taką cegiełką, która może sprawić, że kiedyś świat będzie lepszy i piękniejszy. I nie będziemy sprawiać, że małe dzieci będą kwestionować swoją wartość że będą uczyć się schematów, które sprawią, że będą mniej nabidzić samych siebie już od początku życia. Tak. Pamiętajcie też, że ta książka, nie wiem, czy wspominałem o tym wcześniej, jest tutaj przemoc seksualna, dużo przemocy wobec dzieci, różnorakie molestowanie, etc. Więc jeżeli jesteście wrażliwi, wrażliwe na te tematy, to uprzedzam. Jest tutaj tego trochę i, no, nie jest to łatwa książka. Ale znakomita. I warto czytanie. I posiadanie w swojej płucy. Um, dobrze. To chyba tyle na temat najbardziej niebieskiego oka. Zaczęliśmy z wysokiego C. No i nie zejdziemy z tego C aż do końca, więc uwaga. Dobrze. Następna książka, autorstwa Eweke Mezi. Nie jestem pewien, czy dobrze wymawiam imię i nazwisko osoby autorskiej, ale się staram. Śmierć Viveka w przekładzie Rafała Lisowskiego, wydawnictwo filtry. Jest to książka osoby, napisana przez osobę niebinarną, właśnie, Ełekę Emesi. I też opowiada historię niebinarnej postaci, czyli właśnie Viveka Odziego. I na początku dowiadujemy się, że Vivek Odzi nie żyje. Nie wiemy dokładnie, jakie są okoliczności śmierci tej postaci, ale zgłębiamy całą historię rodziny Viveka. I naturę, jego, czy jeno, Jeno naturę. I um, ta książka nie używa języka niebinarnego. Nie ma tutaj um, nie ma wiele do za zaoferowania na jeśli chodzi o naukę, na przykład zaimków, etc. Bo to jest rzeczywistość, gdzie sam Wiwek jeszcze nie wie, jak jak się dowiedzieć czegoś o sobie, po prostu odkrywa swoją naturę i my razem z nim oczywiście, ale też pośrednio, bo jego perspektywa jest tutaj bardzo ograniczona. Raczej obserwujemy Viveka z zewnątrz i na przykład oczami jego kuzyna, który też bardzo dużą rolę tutaj odgrywa i nie chcę pomylić imienia, więc sprawdzę na szybko, jak to i nie brzmiało. Osita. Tak, i Osita jest tutaj też bardzo ważną postacią, bo on sam odkrywa siebie właśnie dzięki wiwekowi, i to, co się wydarzyło, odciska na nim wielkie piętno. Mamy tutaj historię, która jest trochę porównywana do kroniki zapowiedzianej śmierci Gabriela Garcia Marqueza. Mamy tutaj wioskę w Nigerii, gdzie Bycie osobą nieteronormatywną, homoseksualną jest niepożądane, niemile widziane i można za to naprawdę, no albo ponieść śmierć, albo gdzieś, gdzieś trafić, gdzie nie chcemy trafić. Różne rzeczy mogą się wydarzyć, co też potwierdza mniej więcej historię Viveka. Bardzo poruszyła mi ta książka. Przeczytałem ją, nie wiem, na raz, dwie, trzy godziny, jadąc gdzieś tam pociągiem i wzruszyłem się, trochę płakałem, bo wiedziałem też, jak ta historia się skończy. Nie wiedziałem oczywiście, co doprowadziło do śmierci, ale mogłem się domyślać, mniej więcej z czyich rąk Vivek poniósł śmierć. I to nie jest w sumie takie proste. I może się wydawać już na pierwszy rzut oka, co się wydarzyło, ale nie do końca. To jest książka skomplikowana nieco. I widzimy też reakcję społeczeństwa, właśnie tego nigeryjskiego na, na Viveka który zostaje odrzucony, który zostaje uznany za jednostkę niepożądaną. Mamy też trochę taką opowieść oniryczną, bo być może w Wieka wstąpił duch pewnej osoby i to jest aspekt tej książki, który mi się podobał, że mamy tutaj też trochę tej kultury, która gdzieś tam się przewija i przeciąga na naszą stronę, możemy jej doświadczyć jako osoba czytająca. Um, jest tutaj dużo wrażliwości, też ciepła, mimo że sytuacja jest bardzo trudna, mimo że Liwek też zmagał się właśnie z tym odrzuceniem. Mniej więcej też jak Pekola um, czy Klaudia, narratorka tej książki. Mamy tutaj podobne sytuacje, tylko kontekst nieco inny, historię nieco inną, ale można to też właśnie jakoś porównać, um, jakoś połączyć wątki, te wątki, te historie, te, te postacie. A, bo to też jest powieść podobnego Kalibru. I ja wykapałem dużą sympatię i mu współczułem, i starałem się zrozumieć to wszystko, co tam się działo w jego życiu, ale była we mnie duża niezgoda, dużo też złości, i nie zgadzałem się na to, co, co się wydarzyło, co mu się przydarzyło i co się przydarzyło innym postaciom. Aczkolwiek miał on przyjaciół i rodzinę, ale taką też wybraną rodzinę. Tak. To było przepiękne, dlatego dziękuję osobie autorskiej za opisanie tego w taki sposób. W taki. Przychodzi mi na myśl, na myśl słowo angielskie, tenderness, taką. Nie wiem, czy jest słowo, które inaczej opisze to, co chcę powiedzieć, więc zostanie przy tym. Tak, jeszcze w kontekście tej niebinarności. To na przykład Vivek tutaj jasno mówi w pewnym momencie, że nie czuje się ani kobietą, ani mężczyzną. Jest czymś pośrodku, czymś pośrednim. I to pokazuje na zewnątrz, tak. Stara się w tej swojej autoekspresji pokazać to, kim jest tam w środku, czym jest, jaki jest. To jest rzecz przepiękna. I dziękuję mu za to, bo to też gdzieś mi tam uświadomiło niektóre rzeczy, pewne rzeczy. I ta książka też mówi o miłości. Pięknej miłości, trudnej miłości, skomplikowanej, ale taka właśnie miłość jest, takie jest też życie, więc dojmująco smutna. Tak, ale wow, to jest rzecz niesamowita. Proszę czytajcie śmierć Wiwiaka Odziego. Naprawdę, naprawdę rekomenduję. O tej książce mówi się u nas za mało, zdecydowanie za mało. I ona gdzieś tam sobie jest, ale mam wrażenie, że zniknęła. Dlatego dajcie Wiwiakowi położyć w waszej pamięci, w waszych głowach, bo Tyle możemy dać i wiekowi. Tak. I chyba tyle mam do powiedzenia na temat tej powieści. A jeszcze fragmenty, które chciałbym przeczytać. Nie jestem tym, za kogo wszyscy mnie mają. Nigdy tak nie było. Brakowało mi ust, żeby ująć to w słowa, żeby powiedzieć, co jest mi tak, żeby dokonać potrzebnych mi zmian. Trudny był każdy dzień spędzony ze świadomością, że ludzie widzą mnie w określony sposób. Ze świadomością, że się mylą, zupełnie się mylą, że moje prawdziwe ja jest dla nich niewidoczne. W ogóle dla nich nie istniało. A zatem, jeśli nikt cię nie widzi, czy w ogóle jeszcze jesteś? To jest jeden z moich ulubionych fragmentów w, w tej książce, mimo że jest bardzo krótki i prosty. Dopiero wtedy zauważył łzy napływające mu do oczu. Był wieczór i jasność gasła. Pada deszcz, gdy dołkotał. Roześmiała się. Wcale nie pada. We mnie pada, odparł. I zalała go fala ciemności. Ta książka została u mnie ze względu na tytuł, napisownie tego jednego słowa: Beautiful przez Y zamiast przez I. Nie mam pojęcia, co wpłynęło na decyzję o takim zapisie, ale spodobał mi się, bo nie wypaczał słowa Beauty, piękno. Nie połykał go, nie zabijał literę I, by stworzyć całkiem nowy wyraz. To słowo wciąż było mocne na swoim miejscu. Było go tak dużo, że nie mieściło się w nowym słowie. Taką miało pełnię. Pozwalało to lepiej zrozumieć, co dokładnie na te pełnie wpływa. Piękno, piękno. Chciałem być tak pełny, jak to słowo. Tak, ta książka traktuje o pięknie, i ta książka też traktuje o pięknie, i o tym pisze również Toni Morrison w przedmowie, ale żeby Wam to dużo nie opowiedzieć, nie zdradzić, bo wiem, że część z Was nie chce, żebym stracił zbyt dużo, a nie ma tutaj sekcji spoilerowej, To tyle tylko na cieszę się, że mam te książki obok siebie, bo one naprawdę się dopełniają w jakiś sposób. Opowiadające o męskości, toksycznej męskości, też o homofobii, o uprzedzeniach. Bardzo ważna dla osób nieheteronormatywnych, queerowych i dla społeczności LGBTQ. I tak. Rekomenduję. I w temacie miłości zostajemy, dlatego że mam tutaj książkę Megan Nolan, akty desperacji, w przykładzie Agizano, również wydawnictwo Filtry. Książka, którą też pochłonąłem, dwie, trzy godziny jeden z buziągiem. bardzo dobra, chociaż trudna. Ta książka opowiada o miłości, bardzo toksycznej miłości, również o tym, jak to, czego nas nauczono w dzieciństwie, wpływa potem na nasze relacje romantyczne. I jeszcze do tego wrócę, opowiadając o następnej pozycji, która też łączy się właśnie z tą książką, którą teraz trzymam w dłoniach. Zresztą to, co pokażę później, łączy się chyba ze wszystkim, o czym dzisiaj tutaj powiem. Dobrze, wracając, to akty desperacji są o bohaterce bezimiennej, która mieszka w Tablinie, tak? Bezimienna narratorka odkrywa życie w Tabinie i ona poznaje mężczyznę, chłopaka, który jest krytykiem sztuki. I mają stworzyć idealny związek, ale oczywiście nic z tego nie wychodzi. Okazuje się, że ten chłopak, który nazywa się Kieran, wydaje mi się, że tak się wymawia jego imię, ale jeśli popełniłem błąd, to przepraszam. Więc Kieran jest krytykiem sztuki i ma swoją przeszłość i w tej przeszłości jest jeszcze inna kobieta, która zaczyna w pewnym momencie też. Jakby być w życiu obecna, być obecna w życiu naszej naszej dwójki, naszej pary, która gdzieś tam powoli związuje relacje. Ta książka opowiada o tym, jak łatwo wyniszczyć samą siebie czy samego siebie, e, wdając się w relację toksyczną przemocową. I to też książka opowiadająca o tym, że nie da się trochę od tego uciec. Ta powieść opowiada o takiej no, milenialskiej. Miłości, milenialskim życiu. Właśnie w nie można tutaj e, zaraz pomyśleć o sali Rooney, normalnych ludziach, i faktycznie ta książka jest trochę porównywana do normalnych ludzi. Uważam, że no nie powinna w większym stopniu, znaczy to są powieści różne, mimo że gdzieś tam w niektórych aspektach podobne. Tutaj jest więcej treści, tutaj jest więcej mięsa, więc jeśli Wam sali Rooney nie odpowiada i normalni ludzie Wam się nie podobali, to myślę, że akty desperacji. Dostarczą Wam tego, czego Wam zabrakło właśnie w normalnych ludziach. Tak, zatem um, jest tutaj dużo seksu, przemocy, próba wypełnienia pustki, próba znalezienia tej wymarzonej miłości, która ma zapełnić luki, czy to, czego naszej bohaterce nie dostarczyło życie na tych wczesnych etapach dorastania. Myślę, że to wszystko stąd się właśnie bierze. Ona ucieka od samej siebie, ucieka w to, co najgorsze, ucieka. Nienawiść, przemoc stara się odnaleźć w chaosie, który sama generuje, który sama przyciąga, który jest nieodzowną częścią jej samej, niestety przez to, czego doświadczyła gdzieś tam w przeszłości, co nie jest do końca nam tutaj wyjaśnione czy przedstawione, ale to widać na pierwszy rzut oka i ja też bazując na swoich doświadczeniach wiem, że wszystko co opisała tutaj autorka i co nam narratorka powiedziała, że to jest bardzo prawdziwe. Niejednokrotnie podczas czytania tej książki miałem taką myśl, że Jezu tak, byłem tam, wiem co czujesz, wiem jak to jest. To jest tak cholernie prawdziwe i dziękuję Megan Nolan za opisanie tego, za pokazanie mi, że też nie jestem w tym sam, nie byłem w tym sam, nie jesteśmy osamotnieni w tych doświadczeniach, jako młodzi ludzie. Nie wiem do jakiej, um, jaki jest zakres wieku, kiedy można po tę książkę sięgać. Na pewno jest to powiedz dla dorosłych, ale też mam wrażenie, że nie wszystkie osoby czytające się tutaj odnajdą. Ale mimo wszystko warto spróbować i poznać, bo jest to lektura wartościowa i też e, robiąca gdzieś tam szału na zagranicznym rynku, rozchwytywana w niektórych krajach. Zatem cieszę się, że się pojawiła. I. Tak, no, chyba wszystko, co mam do powiedzenia o tej, o tej książce. Toksyczna miłość, toksyczna relacja. No to musicie uważać, jak już mówiłem, też przemoc, dużo różnych, nie wiem, dialogów, kwestii, które gdzieś tam się wrzynają po prostu w ciało i w umysł i które zostają z wami na dłużej. Zatem jest to powieść ostra, taka niepatyczkująca się z osobą, która taką książkę czyta. Po prostu wykłada karty na stół, kawę na ławę, nie ma co owieczyć bawełna. Jest, jak jest, jest. Źle jest, brudno, jest przemocowo, jest alkohol, narkotyki, niedbanie o nic tak naprawdę, o siebie, o, o zatraceniu jest ta książka. I próbie gdzieś tam odnalezienia się w rzeczywistości, która nie jest łatwa. I no, bez pomocy terapeuty to się nie obejdzie. Niestety no, tutaj tego nie ma akurat. To tyle na temat Megan Nolan i aktu desperacji. No i y, z pomocą terapeutyczną przychodzi All About Love, New Visions Bell Hooks. To jest książka, która zmieniła moje życie. W jakim stopniu? Na pewno dostarczyła mi oczyszczenia, katarzys i była mi bardzo, bardzo potrzebna. Kupiłam tę książkę w Londynie, w pewnym sklepiku przy muzeum i po prostu popatrzyła na mnie, ja popatrzyłem na nią i wiedziałem, że jesteśmy sobie przeznaczeni. Tak, to jest jedna z ważniejszych książek, jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałem w tym roku. Nie wiem, czy zobaczycie te znaczniki tutaj. Ale ta książka jest cała w znacznikach, jest cała pozaznaczana i zmaltretowana przeze mnie. Notabene, książkę wyda wydawnictwo Filtry, które wcale nie jest sponsorem tego odcinka, żeby nie było i nikt mi e, tutaj. Nie zapłacił, żeby, żeby wam książki z filtrów polecać. Aczkolwiek filtry wydają znakomite powieści i, i fajne pozycje, zatem warto się tym wyrodownictwem interesować. No i filtry wydadzą All about Love. Nie wiem kiedy, ale mm, chyba na ich Instagramie jest informacja o tym, zatem polecam zajrzeć na, na ich profil. No to będę też kolejne, kolejny raz. Dziękuję filtry, że, że wydacie tę książkę, bo potrzebujemy jej wszyscy w Polsce. Mam takie wrażenie. To jest. Książka autorstwa Bell Hooks, która była ikoną czarnego feminizmu, krytyczką literacką, wykładowczynią. To jest książka odnosząca się do wielu um, tekstów filozoficznych, też esejów, no i opowiadająca o kulturze, w której żyjemy i o kulturze, która nas uczy, uczy czym jest romantyczna miłość, jak powinna wyglądać teoretycznie. I to wszystko jest oczywiście mążonka co uświadamia nam Bell Hooks właśnie w tej pozycji, w All About Love. Jest tutaj zdanie, które muszę Wam przytoczyć. Um, I myślę, że na początek się sprawdzi, żeby też, żebyście też mieli pojęcie, z czym ta książka się Those of us who do not learn how to love among family are expected to experience love in a romantic relationship. To jedna z wielu kwestii, które mnie poruszyły w tej książce. Ci z nas, którzy nie nauczyli się, jak kochać w swojej rodzinie, wśród swoich członków rodziny, oczekuje się od tych ludzi, że będą doświadczać romantycznej miłości w swoich związkach. Jest to rzecz, moim zdaniem, a wykonalna. I ta książka bardzo koresponduje ze mną, z moimi doświadczeniami. I to też kwestia, ta kwestia, o której mówiłem wcześniej, że kiedy nie Doświadczamy czegoś w dzieciństwie, kiedy jesteśmy czegoś nienauczeni, a społeczeństwo mówi nam, że mamy coś robić, mamy jakoś to odczuwać, oddziaływać na innych też w taki, a nie inny sposób. No jest nam trudno, skoro nie wiemy, jak to robić, a czujemy, czy ja czuję jakąś presję, że mam być taki, a nie inny, robić to tak, a nie inaczej, a nikt nie uczy mnie, jak to zrobić i te jakieś nie wiem, braki, a można przepracować oczywiście na terapii, do czego zachęca. Bell i do czego ja też zachęcam, bez tego a nie ruszam. Tak, więc ta książka uświadamia, czym jest miłość, czym jest miłość w popkulturze, jak wyglądała na przestrzeni lat, jak wygląda teraz. Ta książka wciąż jest bardzo na nasze czasy i jest prawdziwa, jest potrzebna, pozwala zrozumieć, że jest z nami wszystko w porządku, że to, jak ja się czuję i czego ja pragnę, czego ja potrzebuję, jest. Normalne, naturalne, że to, co mi się przydarzyło, wpływa na moje życie w taki, a nie inny sposób. I o książce, co ci się przydarzyło, też Wam opowiem, ale nie w tym filmie akurat, ale tamta książka też wpływa na to, co mówię teraz, i jakoś koresponduje również z tą, z tą pozycją, ale o tym nie powiem, bo chyba poświęcał jeden film na omówienie tamtego właśnie, tamtej książki tamtego, chciałem powiedzieć, dzieła. Jeszcze co ważne, to ta książka nie jest poradnikiem, żeby Was to nie zmyliło. Tutaj jest napisane z tyłu, oznaczone to jako Psychology, więc można odnieść wrażenie, że to może być jakiegoś typu poradnik, ale nie, to po prostu są fakty, też przytoczone jest dużo rzeczy e, natury naukowej, więc możecie być pewni, pewne, że to jest. Coś, co może Wam po prostu rozjaśnić w głowach i powiedzieć więcej o rzeczywistości, w której żyjemy. Bo Bell Hooks bardzo trafnie pokazała, jak jakaś przemoc, doświadczenie jej w wczesnym etapie dorastania wpływa potem na odbiór miłości, ale też porusza kwestie miłości na wszystkich możliwych obszarach. We wszystkich możliwych obszarach i pokazuje, jak możemy się uzdrowić, jak możemy inaczej spojrzeć na, na, na miłość jako pojęcie i też definicja miłości według Bell Hooks jest właśnie taka. Zaraz wam powiem. Love as the will to extend one's self for the purpose of nurturing one's own or another's spiritual growth. Czyli w skrócie rozwijanie, poszerzanie samego samej siebie w celu wzrostu i czy też odżywienia, odżywiania siebie, drugiej osoby. I na i działanie na rzecz naszego wspólnego duchowego rozwoju, mniej więcej. Takie wolne tłumaczenie. Jestem ciekawy, jak tłumacz, tłumaczka przełoży to zdanie w wersji polskiej. Na moim Instagramie też pisałem o tej książce, jest post, więc możecie sobie zobaczyć, co tam napisałem. Tę książkę rekomenduję, chyba to jest jasne. Jest to rzecz potrzebna, niezwykła i Cieszę się, że w Polsce będzie i na pewno też zrobię o niej jakiś osobny film, kiedy, kiedy się pojawi. Może, bo nie chcę wam tutaj czytać tylko angielskich fragmentów. Wiem, że nie wszyscy angielski rozumieją, też nie mam w tym momencie tyle przestrzeni tutaj w tej filmie, żeby to wszystko tłumaczyć, ale. Wow! Wow! No i na koniec, bo ten film i tak jest już długi, a miał nie być. Otest za mój rok relaksu w poczynku, czyli taka. Rzecz na odstresowanko, powiedzmy. To jest książka absolutnie odrealniona i książka, która dostarczyła mi bardzo dużo rozrywki, fanów. Napisana w przystępny sposób, ale też napisana dobrze. Powieść krótka opowiadająca o kobiecie, która postanawia. Mieć swój rok relaksu i poczynku, zamyka się w domu, ma mnóstwo tabletek nasennych, które pozwalają jej po prostu spać. Ma też znajomych, przyjaciół, którzy jej w tym całym precedensie pomagają. Jest to też opowieść o relacji przyjacielskiej, bo nasza bohaterka ma przyjaciółkę, która ma własne problemy, ale też mniej więcej rozumie dlaczego nasza Postać chce zrobić to, co chce zrobić. Nie traktowałem tej książki poważnie. Nie traktowałem tego jako coś, co mogłoby się gdzieś tam wydarzyć w prawdziwym świecie. Nasza bohaterka jest uprzywilejowana i doskonale o tym wie. Mówi o tym tutaj: ma pieniądze, może sobie pozwolić na niepracowanie przez rok i w cudzysłowie nie życie przez rok, żeby. W jaki sposób zregenerować swoje ciało czy swój mózg, ale ja uważam, że no, gdyby coś takiego wydarzyło się w realnym świecie i w rzeczywistości, to raczej ten mózg byłby na tyle zniszczony i wątroba, i, i ciało, że nie wiem, czy taka osoba byłaby w stanie wrócić do, do normalnego życia i do, do społeczeństwa w nienaruszonym stanie. Zatem jest to rzecz ciekawa, jak już powiedziałem, no, abstrakcyjna, i to mi się podobało. Ja lubię, kiedy w książce fikcji przekracza się pewne granice, a samo Samoszwek te granice przekroczyła tutaj, pozwoliła sobie na, na bawienie się tym tematem, tą konwencją też, tym wszystkim, co tutaj zawarła w środku. Ona się postanowiła nie patyczkować i w jakiś, powiedzmy, że w rozsądny sposób uzasadniać rzeczy, które się tutaj wydarzyły. Można w to wierzyć bądź nie. Ale no rozrywka gwarantowana, bo to jest fikcja, że może nam pokazać rzeczy nieprawdziwe. Możemy uznawać to za rzecz poważną i traktować to wszystko um, właśnie tak na serio, ale ja nie polecam, bo wtedy przyjemność czytania tej książki będzie mniejsza. Ja bawiłem się świetnie i Moszwek jest artystką moim zdaniem. Ona też dużo o sztuce pisania pisze. O fikcji też sporo napisała już gdzieś tam w swoim Twitterze, Instagramie, czy gdzieś tam po prostu w internecie, więc możecie znaleźć informacje na, na temat autorki. Ja polecam, bo jej podejście do tworzenia powieści jest mi bardzo bliskie i mi się podoba. Także jeśli marzycie o tym, żeby gdzieś tam oderwać się od rzeczywistości i może chcielibyście tak samo jak nasza narratorka, bohaterka, zniknąć na rok z życia, bo ja sam mam ochotę, no to możecie zanurzyć się w tej książce i zobaczyć mniej więcej, jak to może wyglądać i jak to jest. Taka krótka rekomendacja na, na sam koniec, bo nie mam za dużo o tej książce do powiedzenia. Była okej, okay, była w porządku. Może nie zostanie ze mną na zawsze i na, na długo, ale chciałbym poznać inne książki o Tessy Moszwek, bo jest to na pewno autorka inspirująca mnie i, i ważna dla współczesnej literatury. I tego no, literackiego świata, głównie na rynku anglojęzycznym, ale na światowym też. Tyle na dzisiaj. Czy jakoś to się łączy z pozostałymi książkami? Pewnie mógłbym znaleźć jakieś odniesienia, ale w tym momencie nie przychodzi mi nic do głowy, więc zostanę przy tym. E, tak, to tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Będę już kończył, bo, bo długi film. Polecam wam wszystkie pozycje. Dajcie znać, jeśli już coś tych tytułów e, czytaliście, któryś, któryś z tych tytułów czytaliście, już mi się język plączy na sam koniec. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie też o wpadnięciu na, na mój Instagram, Talking Cloud. Wszystkie linki są w opisie. Jeśli któryś z Was ma ochotę postawić mi kawę, to zapraszam na Buy Coffee. 2 Też link jest w opisie. Zbieram na nowy mikrofon, także jeśli ktoś chce się dorzucić, to to zapraszam. Będę mega, mega, mega wdzięczny, bo zależy mi na jakości dźwięku i mam też jakieś plany związane. A... Z tym na przyszłość zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także dzięki jeszcze raz za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, bo w sumie rzadko to robię. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Dzięki, że jesteście. Doceniam Waszą obecność tutaj. Jest super, że jest jak jest. Kochajcie się tą prawdziwą miłością, która jest tam w głębi was. Dzięki. Cześć.